Witam Was ponownie. Następnym założeniem, które dzisiaj poznamy, będą pętle, tak zwane loops. Oczywiście na początek shebang line. Już nie będę Wam tłumaczył, o co chodzi, tylko przejdźmy od razu do sedna. Jeżeli chodzi o pętle, to mówimy tu o powtórzeniach. Nazywa się w języku programowania loops. Wielokrotne wykonywanie zdefiniowanych operacji. Wyróżniamy w Pythonie dwa rodzaje pętli: while i for. Na początek będziemy mówić o pętlach for, ale tu powinniśmy jeszcze raz sobie przypomnieć, jak wygląda nasz range function. I aby po kolei zrozumieć cały paradygmat, zajrzyjmy, zróbmy sobie listę z funkcji range od 0 do 9. Jak widzimy na dole w terminalu, mamy listę naszych liczb. OK, następnie stwórzmy sobie sumę. Zatem sumujmy 0 plus 1 plus 2 plus 3 i tak dalej. Zobaczmy, jaki będzie output. I mamy 45. OK, to jeżeli już kojarzymy sum range, możemy przejść do pętli for. I zaczniemy na operacjach na liczbach. Stwórzmy zmienną counter. Nadajmy jej wartość 0. I magiczne słowo for, które mówi nam o początku headera naszego powtórzenia, for x in range 3, gdzie będziemy definiować zakres od 0 do 3 i każdy poszczególny element będzie zapisywany w x. Zatem byśmy chcieli, aby nam nasz counter się inkrementował, czyli podwyższał o 1, tak? Za każdym powtórzeniem. Więc zapiszmy sobie counter równa się counter plus 1 i możemy sobie już w tym momencie wyprintować, zobaczyć, co się stanie. Ale ja akurat tylko na koniec wyprintuję sobie nasz counter. OK, i dostaniemy informację 3, czyli faktycznie 3 powtórzenia miały miejsce, gdyż counter wzrósł o 3 oczka, powiedzmy. OK, no to bawimy się dalej, zostajemy przy liczbach, korzystamy dalej z funkcji range, ale rozszerzymy w tym momencie o argumenty start, stop i step. Aby przejść przez cały przedział liczb od 1 do 10, będziemy chcieli, jak widzimy, 1, 10 i 2. Czyli korzystamy tutaj z nieparzystych liczb. I będziemy mieli output, jak się domyślacie, sekwencję liczb nieparzystych. Zapiszmy. Zobaczmy. I faktycznie 1, 3, 5, 7, 9. Na końcu jeszcze jest przecinek. Można by było tego się pozbyć, ale to by był trochę dłuższy kod. Dobrze. Zostajemy dalej przy liczbach. Będziemy chcieli trochę bardziej skomplikowaną operację wykonać. Na przedziale liczb od 1 do 5. Zatem range i wydrukujemy sobie naszą potęgę. Czyli nazwijmy for i in range od 1 do 5
nowa zmienna nosi nazwę square, równa się i do potęgi drugiej, tak? Będziemy chcieli mieć informację zwrotną, czyli print square of i is square. Ok? Czyli i to są nasze, nasze przejścia, a square to już jest konkretna liczba, która została spotęgowana, tak? Mówimy indeks i wartość. Zobaczmy i faktycznie z jedynki mamy 1, z dwójki mamy 4, z trójki mamy 9 i z czwórki do potęgi drugiej mamy 16. Tak? Wszystko się zgadza. Spójrzmy na ten przykład. For będzie wyglądał klasycznie. For x in range 3. Print x. Else. Print final x is nasz x. Ok? Zobaczmy, jaki będziemy mieli wynik. I mamy 0, 1, 2 i final x równa się 2. Ok, czyli przeszło przez całą pętlę, już wyszło z pętli, wyświetliło nam dany napis z ostatnią wartością x. Ok, czyli była tutaj dwójka. Dobrze. Powinniśmy tutaj przytoczyć sobie również instrukcję break i continue. Break jest używany do zakończenia pętli for i while. Continue pozwala opuścić blok instrukcji i wrócić do pętli. Czyli for n in range 2 do 10, od 2 do 10, ok. Następnie robimy kolejną pętlę for x in range od 2 do n, tak? Czyli dokładnie to jest to n. Mówi się, że to jest nested for, czyli zagnieżdżone for. I tu widzimy, if n modulo x jest równe 0, czyli jeżeli n reszta zdzielenia nie ma reszty zdzielenia, to n równe x gwiazdka int n podzielone przez x. Ok? I skastowaliśmy tutaj n przez x, bo mogły być tutaj liczby, które by nam się nie podobały, bo będą to zmiennoprzecinkowe, a jeżeli skastujemy do intów, będą one całkowite. Czyli byśmy mieli na przykład tam 2.0, a my chcemy je mieć całkowite, będzie nam się lepiej to czytało. Następnie użyjemy funkcji break i w każdym innym przypadku n jest liczbą pierwszą. Dobrze. Zaraz potem, jak widzieliście, przejdziemy do napisów. No i faktycznie mamy 2 jest liczbą pierwszą, 3 jest liczbą pierwszą, 4 równe, nie, czyli 4 nie jest liczbą pierwszą, bo jest 2 razy 2. 5 jest liczbą pierwszą, 6 2 razy 3, czyli też nie jest liczbą pierwszą, a 7 już jest znowu liczbą pierwszą, 8 i 9, ok? No i teraz oczekiwane na napisach. Bardzo ciekawie to w Pythonie wygląda, gdyż nie musimy sprawdzać ani długości naszego napisu, a jest to stworzone dosyć intuicyjnie, gdyż mówimy dokładnie tak samo for x in string. String nazwaliśmy hello Tomek i wyprintujemy każdy element z osobna. Każdy element z osobna, jeden pod drugim. Aha, no i faktycznie widzimy hello, spacja, Tomek. Wszystko działa jak należy.
operacje na listach. Stwórzmy sobie listę użytkowników. Li users nazwijmy naszą zmienną. I wartości naszej listy będą trzy imiona. Bartek, Nina i Tomek. Będziemy chcieli przelupować przez tą listę, czyli for x in li users, print x. Ok? Każdy x z osobna, czyli będzie Bartek, Nina, Tomek, jedno pod drugim. Super. Operacje na słownikach. Nie powinienem wam już wszystkiego od nowa przytaczać, ale pokrótce powiem wam, że stworzyliśmy słownik stud 1. Mamy oczywiście nazwę klucza name, nazwę klucza exam, nazwę klucza active. No i wartości. Bartek to jest imię, tak? Z egzaminu dostał 3. Oraz czy był aktywny? True. W dalszych częściach będziemy sobie filtrować przez te słowniki, dlatego uważam, że one są dosyć przydatne w Pythonie, bo możemy całkiem sporo operacji na nich wykonać. Najpierw przelupujmy sobie po prostu przez każdy klucz. Myślę, że z jednym słownikiem to będzie trochę nudno, dlatego zaraz stworzymy sobie następne słowniki. Najpierw zobaczmy, jak to wygląda. Ok, mamy name. Notację, którą wykorzystujemy, to dorzuciliśmy sobie tak zwaną pomiędzy strzałkę. I po spacji utrzymamy wartość naszego klucza. No i tak też mamy name Bartek, exam 3, active true. Ok. Następne, tak jak wam wspomniałem, zróbmy sobie jeszcze dwa słowniki. Name Nina, exam 2, active false. Name Tomek, exam 3.5, active true. Dobra, na razie nie ma co patrzeć. Musimy po prostu zobaczyć na zróżnicowanym typie danych. Zróbmy sobie listę, która posiada te trzy słowniki w sobie. Będziemy chcieli przez każdy element z osobna przelupować i uzyskać ten element, aby móc go modyfikować. Dobrze? Zatem na sam początek byśmy mogli sobie zobaczyć, co otrzymamy, jeżeli przelupujemy samą listę i będziemy chcieli otrzymać tego x-a. No i faktycznie każdy słownik mamy jeden pod drugim. Ta notacja powinna wam się trochę już tak kojarzyć z JSON-em. Jeżeli gdzieś mieliście JavaScript Object Notation, jeżeli mieliście z tym styczność, to mnie cieszy. Jeżeli nie, no to w przyszłości będziemy również patrzeć na taką bazę danych zapisana w formacie JSON. Ok. Powróćmy dalej do tematu. Przelupowaliśmy. Teraz będziemy chcieli zaczerpnąć poszczególnych wartości, poszczególnych elementów. Ok, w tym celu wykorzystamy zagnieżdżoną pętlę for, czyli tak zwany nested for loop, i użyjemy słowa for x in li dict studs. To jest dokładnie ten sam początek, jaki wcześniej używaliśmy. Ale jak mówimy zagnieżdżone, czyli oczekujemy następnego fora. For key in x. Tak, to jest dokładnie ten sam x. I jak się domyślacie, będziemy tworzyć dokładnie to samo, co w powyższym przypadku. Zobaczymy. Zapiszmy sobie i wyprintujmy nasze key value pairs. I faktycznie otrzymujemy jeden pod drugim. To by było na tyle ze słownikami.
Teraz przejdźmy do nowego rodzaju pętli, pętla while. Pętla while wykonywana jest pętla dopóki pewien warunek logiczny jest spełniony. Czyli jak sama nazwa mówi, musi być na początku w headerze już warunek logiczny zdefiniowany, a w body, czyli w ciele naszego loopa, w ciele naszej pętli, są określone procedury, które mają być wykonywane. Aby wykonać pętlę while, należy na początek zdefiniować sobie zmienną, której nadamy wartość 0. Teraz while count mniejsze od 3, to printuj nam count. Ok, jak teraz puszczę, to będziemy mieć same 0. Sprawdźmy to. I faktycznie tak się stało. Jeżeli chcemy przerwać, Ctrl-C. Dobrze. Dosyć często na początku będziecie tworzyć jakieś niekończące się pętle, dlatego lepiej wiedzieć, jak to przerwać, a nie zamykać cały program. Tylko na dole w terminalu wcisnąłem Ctrl-C i przerwała się nam pętla. Ok, wracając do pętli, będziemy chcieli inkrementować to o 1. To znaczy naszą wartość counta. Count równa się count plus 1. Za chwilę zobaczycie, jak możemy sobie też to uprościć. O, i w tym momencie, jeżeli spojrzymy na to, to będziemy mieli 0, 1 i 2, tak? Bo już trójki nam nie wyprintuje, bo jest w tym miejscu. Gdyby ten print statement był za tym countem, byśmy mogli oczekiwać 1, 2 i 3. A mamy 0, 1 i 2. Najprostszy przykład zrobiony. Następnie również dosyć przydatny i dosyć często spotykany. While true. While true. I teraz najprościej break. Co on zrobi? Się odpali i zaraz się skończy, tak? Pętla, której można powiedzieć nie było. Ok. Następnie while true z notacją w nawiasach, bez spacji, też tak można, też wszystko ładnie będzie nam działało. Tu damy warunek, jeżeli count jest mniejszy od 5, to ma taki sam efekt jak powyżej, count plus równe 1. To jest to, o czym wam mówiłem, że możemy to trochę w łatwiejszy sposób zapisać. O tym właśnie chodziło. I wypiszemy sobie naszego counta. W każdym innym przypadku mamy break statement. Zapiszmy, zobaczmy. Fn, f5. I faktycznie nam się program zdeterminował, czyli skończył. No i ostatni przykład. To będzie while złożone. Jeżeli count jest równe 5 i counter jest mniejszy od 10, to i równe 0, i plus równe 5, i print while i nasze i oraz break na koniec. Tak? Jeżeli byśmy nie mieli breaka, jeszcze dla zabawy, zobaczmy. Aha. Same jedynki. Dlaczego tak się dzieje, już wam mówię, gdyż mamy tutaj dwa prawdziwe warunki. I jest równe 0, a zinkrementowane zostaje od razu natychmiast o 1 i oczekujemy printa. Znowu wraca, jest nadpisane 0. I plus równe 1. Żeby nam się nie nadpisywało, możemy oczywiście nasze i równe 0.